Recepcja? Dzień dobry, proszę pani, mam problem. Jaki? Znajduję się w Carrefourze w waszej firmie. Znajduję się w ubikacji i jestem w kabinie numer 2. I wie pani, byłem na zakupach, kupowałem rzeczy u was właśnie w Carrefourze. Tak? I mnie tak, że tak powiem, sraka przycisnęła, więc poszedłem do ubikacji. Wydaliłem już siebie, zdefekowałem, że tak powiem, i nie ma tutaj papieru. Mogłaby pani, nie wiem, komuś powiedzieć, żeby podskoczył z papierem. Dobrze, dobrze. Bo wie pani, bo już na Tylko szczęście mi pan miałem. powiedzcie, w którym miejscu pan jest. Wie pani, bo już miałem taki problem, ale wziąłem smartfona, znalazłem szybko numer do was, bo już nie wiedziałem, czy ręką, czy koszulką, a wie pani, Nie, koszulka. Niech mi pan tak sobie siedzi, tylko niech mi pan powie, gdzie dokładnie pan się znajduje. W ubikacji damskiej. Bo się A na pomyliłem. którym piętrze? To jest chyba pierwsze piętro, tak? Jeśli się nie mylę. A mniej więcej jakieś tam sklepy, jakie tam są? No wie pani, ja biegłem na tak zwany zawał, bo wie pani, już czarny pojazd czy brązowy pojazd się zbliżał do bramy i musiałam po prostu szybko mu otworzyć tą bramę, bo inaczej to wie pani, w pory to tak nie w porę jest, jak to się mówi. No rozumiem, to ja podzwonię. A no to niech mi pan poda swój numer, to jakoś się tam z panem skontaktuję. Okej, 664-809-873. Tak minutko. 669? 669. 809? 809 873 873 Dobrze, już pana będę ratować. No to dziękuję serdecznie, JP. Dziękuję. Dobry wieczór, czy mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, mam taki problem. Znajduję się w jednym z waszych supermarketów Tesco na ulicy Stalowej w Warszawie 60/64 i mam taki problem, proszę pani, że znajduję się teraz w ubikacji i niestety drzwi się zatrzasnęły i nie mogę wyjść. Rozumiem. Dobrze, ja w tej sprawie zadzwonię do obsługi w Warszawie na Stalowej i poinformuję ich w męskiej, oczywiście, rozumiem, tak? Nie, właśnie nie. Z koleżanką tutaj siedzimy, proszę pani. No taka sytuacja. Rozumiem. Dobrze, ja w takiej sytuacji zadzwonię. Jesteśmy w drugiej kabinie, tylko jeszcze jakby mogła pani dwa ręczniki przynieść, bo koleżanka się trochę spociła. Rozumiem, że to nie jest żart. To nie jest żart. Dobrze, w takim razie. Loda mi robiła. Dobrze, w takim razie nie będę tego komentować i nie dzwonię do sklepu. Do usłyszenia. Proszę pani, ale ja siedzę tutaj zamknięty. No to bardzo dobrze, że pan siedzi zamknięty, ale myślę, że jest to żart. Proszę pani, pani się jednak myli, jest pani w błędzie. Dobrze, ja i tak zadzwonię na wszelki wypadek do sklepu, dobrze? Pani zadzwoni do sklepu, jesteśmy w drugiej kabinie, proszę pani. I koleżanka majtki zgubiła. Jakby mogła pani tutaj ze stanowiska odzieżowego przynieść jej majtki. Wie pani, bo wyrzuciłem za siebie i sytuacja dobrze, taka trochę. Czy ja mogę rozmawiać z koleżanką? Tak. To bardzo proszę. Dzień dobry. To jest wszystko jasne. Jestem koleżanką. Jesteś idiotą. Jestem idiotą. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dodzwoniłem się do pani Owszem. Więc znalazłem pani ogłoszenie w internecie i w związku z tym mam parę pytań. Jest pani wolna? Wolna to znaczy? To znaczy chciałbym się z panią umówić na weekend. Na weekend. Na weekend, aha. No. A ile pan proponuje za ten weekend? No to już, to już musiałbym się z panią dogadać, jakie pani ma ceny. Wiesz co, no ja nie mam jakichś takich szczególnych... Wiesz, bo to może być, nie wiem, 50 zł albo 1000 zł, no trzeba się zdecydować, w jakiej tutaj grupie ekonomicznej oscylujemy. No tak? Na pewno w tej większej grupie. No to proszę podać cenę i oczywiście się dogadamy. Co mam ci podać? Cenę. Za ile chapiesz dzidę, tak? Za ile co? Chapiesz dzidę. Oj, dzieciaku, nie masz co robić? Ja jestem bogaty. Spokojnie, ja ci wszystko zasponsoruję. Tak? Ale ja nie chcę, dziękuję, wiesz, chyba, bo ja tam pisało pan 33-47. Aha, czyli, wiesz? Czyli lubisz już takie zmarszczone fiuty, tak? Jesteś kurwą, tak, ale tylko z emerytami. O wiele bardziej, no dokładnie, tak jak mówisz. No dobra, no to bujaj się tam, suko. No, tatę cię kocham. No cześć.